Rubeczka, duże brawa dla Mrowy, bo to jest człowiek, który ubiega palaska bardzo dobrze, teraz pracuje z Bądziewą Zielonogórską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rubo! Że ofert po minionym sezonie nie brakowało, bo był całkiem udany w swoim wykonaniu, tak delikatnie mówiąc. Troszeczkę wyżej mikrofon, żeby było lepiej słuchać. Myślę, że postać pana Piotra Stasiewicza miała na to bardzo duży wpływ. Pan Piotrek rozmawiał ze mną, zanim były te lepsze występy ligowe, więc to miało dla mnie takie duże znaczenie, że już wcześniej gdzieś było zainteresowanie, ale dopiero jak przyszły wyniki. Czyli wierzył w ciebie od samego początku. Ale do pana Piotrka pytanie. Czy jesteś gotowy na takie ekstraligę? Myślę, że tak. Zrobię wszystko, żeby podołać temu zadaniu. Na pewno jeszcze wiele nauki przede mną, bardzo duże nauki. No ale na tym to polega.